I na koniec sport. Reprezentacje Polski czekają dwa spotkania, towarzyskie ze Szkocją i finał baraży. Po tym jak FIFA wykluczyła z rywalizacji o Mundial Rosję, Polska zagra od razu w finale baraży. Jej rywalem będzie ktoś z dwójki Szwecja-Czechy. Patrząc z perspektywy czasu ostatnich wydarzeń albo ostatnich meczów, jaki zagraliśmy ze Szwecją, to gdzieś tam ta chęć rewanżu, myślę, że jest duża. Jest duża, nie powiem, że nie. Oczywiście jedna i druga drużyna gra naprawdę na dobrym poziomie. Polacy przygotowują się do decydującej batalii o Mundial. Rywala podejmą na Stadionie Śląskim. Domowy obiekt i kibice to zawsze silny atut w takich pojedynkach. Powinniśmy się z jednej strony oczywiście nie bać takiego meczu, tylko wręcz przeciwnie, cieszyć się na taki mecz. Oczywiście nie bać się wyzwania, nie bać się odpowiedzialności. Rywalizacja ze Szwecją lub Czechami jest zaplanowana na 29 marca. Wcześniej biało-czerwoni pojadą do Glasgow na towarzyską batalię ze Szkocją. To spotkanie odbędzie się jutro i będzie to debiut na ławce szkoleniowej nowego selekcjonera Czesława Michniewicza. Nie wiadomo, na jaki wariant zdecyduje się trener i czy będzie oszczędzał najważniejszych zawodników. Tak najbardziej ja jestem do dyspozycji trenera. Jutrzejsza rywalizacja rozpocznie się o godzinie 20:45.